są stąd, które tu się pokazywały. Miejscami były skały lite, ale dało się ich pokruszyć, a miejscami były ogromne kamienie. Największy głaz chyba to jest tam przy drodze. Tu jest wszystko. Koty, psy, mamy też inne zwierzęta, konie, osiołek jest, wszystko oswojone. Lamy, chcemy przerobić zwierzyniec, żeby wyeksponowane były te zwierzęta, żeby dzieci mogły wejść, bo to fajnie z przyrodą tutaj. No to zostaliśmy wprowadzeni w atmosferę cichej wody. Powiedzmy. To proszę powiedzieć, największy pstrąg zrobiony tutaj amatorzy. Czy ten pstrąg taki był? Taki? To znaczy, były pstrągi dwukilowe, po prostu trzykilogramowe. Teraz są takie, które pasują najbardziej na patelnię. Tak, mieszczą się idealnie w patelnię. Porcja kulinarna na jedną tak, sztukę. Tak, tak. No dobrze, a o roślinach co byśmy opowiedzieli ciekawego? Jakieś ulubione, czy też mnie się szczególnie spodobały tak naprawdę, nie tu nad stawem, bo to gdzieś tak ładnie się komponuje, ale bardziej mi się spodobały przy samym domu, takie domu. Te stare pojemniki gromadzone, to jakaś pasja? Jest tu po prostu, powiedziałbym, taki szkielet może ogrodowy, na którym można bardzo wiele rzeczy stworzyć, powiesić teraz, przykleić, ale po prostu na to trzeba troszeczkę czasu, bo powiedzmy rok czasu, gdyby się zająć tylko tym, nie chodzi nawet o wielkie finansowe pieniądze, tylko troszeczkę takiego mobilizacji, takiej na tym się skupić. No dobrze, to ja w takim razie pokażę, co w tym ogrodzie podoba się mnie. A takie pnie to tu były, bo tu jest blisko las i leżał ten pień. Na złomach, na wysypiskach przechodzę, bo chodzę z psami na spacer i czasem coś tam mi wpadnie w rękę i od razu natychmiast gdzieś to widzę, tak? Jakoś tam. Oczywiście tu też są rośliny nie wszystkie zadbane. A żaby od dawna koncertują? Żaby to udało mi się zdobyć na starociach, takie coś. To jest takie ciekawe, no w każdym razie niepowszechne. Takie. Nie na co dzień tego nie możesz kupić. O, lawendy? Z lawendą to no, też trzeba wiedzieć, myślę, że ona bardziej sucho lubi niż mokro. I też, a ja tu widziałem kilka takich różnych pojemników starych, jakieś beczki dębowe, jakieś takie cebrzyki. No tutaj jest nowo zrobiony ten mur i ta pergola, tu pnącze już takie gotowe, to jest szałwia, jakaś odmiana szałwii. Tak, one lubią pachnieć. Właśnie, ona tak się palce będą tak. Tutaj troszkę... O, tam warto spojrzeć na te starocie. No właśnie... Takie połączenie nowoczesności, bo sandewina to nowa roślina. No bo tutaj mamy zbiorniki wodne i nie możemy to nic przerabiać i ona pasowała ta beczka na tym okrągłym deklu. Ciekawy zapach. Mięta, jakiś rodzaj mięty. Nie znam nawet nazwy tej mięty, ale jest... Ona pewnie ładnie też zakwitnie. Wygląda jak pokrzywa. Podejrzewam, że zakwitnie. Ale pachnie prawdziwą. Te kwiaty nie są w najlepszej kondycji. To jakiś chłop woził w niej gnojówę. Ja ją kupiłem za 600 zł. No i zawiozłem ją... Za 600 zł. Tak. I zawiozłem ją do piaskowania i ona była cała w smole, bo ona musiała być zaizolowana, żeby tam nie przeciekała. Kariera wielkiej beczki. Najpierw wino, później gnojówkę. No. Wreszcie wylądowała jako kwietnik w porządnym miejscu. Tak, ale kwiaty nie są w najlepszej kondycji. Ale wypiaskowali ją, to najważniejsze. No. Właśnie. Ja nie chcę, żeby programik, który tu nagrywamy, czyli Agrekol na Ogrodowym Szlaku był, proszę podejść, tak? Był posądzany o gigantomanię, w związku z tym wybierzemy jednak jako moją ulubioną roślinę, to tę beczkę, z lawendą, bo ona mi się bardzo podoba. No. A w prezencie od firmy Agrekol bardzo proszę na 100 dni dla lawendy nawóz do nawożenia. O. Myślę, że na tę lawendę do 2025 roku wystarczy Pan. Dziękuję bardzo. Żartowałem, proszę tylko raz w roku słuchać, nie więcej. Dobrze? I więcej lawendy. Moim zdaniem będzie to właśnie lawenda jest niezwykle dekoracyjna i daje taki spokój dla oczu. Ale ja po prostu nie mam dużo czasu, tak ubolewam wciąż nad tym. Bo no bo też się powąchamy na koniec. No, pachnie jak lawenda.